Ja bym chciał zniszczyć, wyłączyć na jeden dzień internet na całym świecie, żeby zobaczyć, co się stanie. Ale... Jako ten geniusz zła! Zobaczyć, czy coś się wróci do góry nogami, ale tak naprawdę chciałbym się od niego sam uwolnić. Co cię ten internet tak denerwuje? Wiesz co, ja chyba zacząłem ostatnio cierpieć na syndrom, który się nazywa FOMA, czyli Fear of Missing Out, to znaczy strach przed... tym, że coś cię ominie, że na przykład jak teraz tu siedzę i z wami gadam, jest naprawdę fajnie, chociaż macie mega niewygodne krzesła i tylko ja dostałem herbatę, a w tym czasie nie sprawdzam... No włącz, nie sprawdzam Facebooka, proszę bardzo. Beata Sadowska do mnie pisze. Pęknę ze śmiechu. Cóż za dociekliwość. Z użytkownikiem Marcin Prokop. Kompletnie nie wiem, o co chodzi, ale jest załączony plik wideo, więc prawdopodobnie jest kęsim. To jest straszne, bo ty żyjesz tak naprawdę tym życiem innych. Dlatego przyszedłem tego programu wyznać swoje winy, zostać upokorzonym i uleczonym. Jeśli byś mógł teraz mnie uderzyć w tył głowy, to... Nie rób tego, bo Anka tu siedzi, uważaj. To taka trauma jeszcze zakodowana. Wiesz, że mamy specjalnie dla ciebie przygotowany pieniek zniszczenia. Haha, zniszczenia. Ładna nazwa. Uwaga, oto rycerz czarnej mocy, Marcin Prokop, rusza w kierunku pnia zniszczenia. 42 w bicepsie, nabudowany na siłowni na ulicy Grzybowskiej, proszę bardzo. Pozwólcie tylko, że sobie obciągnę nogawki. Szukaliśmy jakiegoś symbolu internetu, doszliśmy do wniosku, że taki laptop podłączony do sieci będzie... Pozwól, że założę okularki. To jest prawdziwa maszynka? To jest prawdziwa. Tak. Zainfekowana? Jason ma! Wiesz co? A wracaj! Przepraszam, wracam, dobrze. Możesz Romek, zrobić serce. Z nim wszystko. Ale... Boję się. Dawaj, śmiało. Dobra, zobaczmy. Odsuńcie się na wszelki wypadek. Dobrze. Ktoś będzie musiał teraz to jej powiedzieć. Komu jej? Dorocie. Której Dorocie? No twojej Dorocie. Wellman? Guardia? Wellman! Wellman? To był jej laptop.